23 maja wspominamy świętą Joannę Antida Turet, dziewicę. Joanna urodziła się 27 listopada 1765 roku w Saint-Salon we Francji, jako piąte z ośmiorga dzieci skromnego rolnika. Do szkoły uczęszczała zaledwie przez parę miesięcy. W 1781 roku objęła po zmarłej matce rolę gospodyni, tęskniła jednak za życiem zakonnym. Po przezwyciężeniu oporów, jakie stawiała rodzina, w 1787 roku rozpoczęła je u sióstr Szarytek w Paryżu. W 1792 odmówiła złożenia przysięgi konstytucyjnej. Została z tego powodu brutalnie pobita. W rok później ciężko chora, przyjmowała już ostatnie sakramenty, lecz nagle ozdrowiała. Gdy nowe władze zniosły jej zgromadzenie, udała się do Duz. Na jesieni 1794 roku objęła zadanie pielęgniarki i nauczycielki w Sanse. W rok później schroniła się na terenie Szwajcarii. Potem przebywała krótko w Bawarii i Austrii. Pod koniec 1797 roku na nowo otworzyła szkołę w Sanse. Niestety wkrótce znów musiała się ukrywać. W kwietniu 1799 roku otworzyła szkołę w Besançon. Z czasem dołączyły do niej pierwsze towarzyszki dzieła. Razem z nimi angażowała się w posługę wobec dzieci, chorych i ubogich. W 1802 roku usunęła się do Doul, aby zredagować dla powstającego zgromadzenia regułę zakonną. W 1810 roku udała się do Neapolu. W 10 lat później otrzymała dla swojego instytutu aprobatę papieską. Jednakże arcybiskup Besançon nie uznał tej decyzji, wobec czego znów musiała udać się do Neapolu. Tam zmarła 24 sierpnia 1826 roku. Beatyfikował ją w 1926 roku Pius XI. Ten sam papież kanonizował ją w 1934 roku. Módlmy się. Boże, ze czcią wspominamy dziewicze życie świętej Joanny. Wysłuchaj nasze prośby i spraw, abyśmy wytrwali w Twojej miłości i postępowali w niej aż do końca życia. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.